Dzień dobry. Dziki. Co tam u was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortsach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny istotny i bardzo ważny temat. Tym razem związany z polecanymi kartami graficznymi, ale tymi używanymi, czyli co kupić z rynku wtórnego, żeby każdy z was był zadowolony i miał na czym grać, ponieważ no mimo wszystko karta graficzna aktualnie to jeden z najcenniejszych podzespołów komputerowych i pytanie, czy da się kupić na rynku wtórnym, czy też da się kupić używaną kartę graficzną w rozsądnej cenie, tak żebyście byli zadowoleni, więc zaczynamy, bo jest sporo do przekazania, więc zaczynamy, będzie się działo. Na naszym kanale staramy się wam przedstawić propozycję sprzętu, który nie zrujnuje waszego budżetu, a będzie cechował się jak najlepszym stosunkiem ceny do wydajności i oczywiście jakości. Najczęściej w temacie oszczędności możemy ugrać, decydując się na sprzęt z drugiej ręki. Niestety to jednak niesie ze sobą spore konsekwencje. My jednak postaramy się przedstawić wam nasze propozycje na bardzo opłacalne karty graficzne, które jednocześnie nie będą stanowiły ogromnego ryzyka utraty pieniędzy. Gdyż jakby nie patrzeć, to układy graficzne stanowią jedną z najczęściej psujących się części w komputerze, a dodatkowo zazwyczaj stanowią największą część jego wartości. Ale dobra, koniec wiadolenia, bo znowu będą komentarze. Zaczynajcie od 5 minuty, bo dopiero wtedy coś tam gość gada, więc zaczynamy. I na pierwszy ogień pójdzie GTX 1650 4GB DDR6. Tego typu karty graficzne można z drugiej ręki wyrwać już za 750 zł, przynajmniej jeszcze z roczną gwarancją. Daje nam to stosunkowo tanią kartę graficzną, na której pogramy praktycznie we wszystko, oczywiście dosyć mocno tnąc detale. Największym atutem tej grafiki jest fakt, że bez problemu znajdziemy oferty z wciąż obowiązującą gwarancją, gdyż układ jest stosunkowo świeży i wciąż chętnie wybierany jako nowy, tak więc będzie opcją jeszcze przez długi czas. Kolejnym, mocniejszym układem graficznym będzie GTX 1660 6GB. Grafika, tak jak 1650, wciąż jest chętnie kupowana jako nowa oraz bez większych problemów możemy kupić egzemplarze z gwarancją. Cena, jaką trzeba zapłacić za tą grafikę na ten moment, to około 1150 zł. Jest ona wciąż bardzo wysoka, jednak coraz bliższa jej realnej wartości. Na tą grafikę warto zwrócić uwagę w szczególności przez obecność 6GB pamięci na pokładzie, które sprawią, że grafika znacznie dłużej będzie się starzeć i pomimo tego, że nie jest to demon wydajności, to pogramy na niej we wszystko, bardzo często nawet na wysokich detalach. Pomijając ray tracing, żeby nie było, bo to jest jakby już dedykowane RTX-om, nie? No i a propos tego, trzecią grafiką w naszym zestawieniu będzie RTX 2060 6GB, którego możemy znaleźć już w cenie 1600 zł. Jest to również bardzo wysoka cena jak na jej wydajność, jednak za te pieniądze dostajemy układ graficzny, który dzięki posiadaniu procesorów do obsługi DLSS zapewni nam z tym trybem pełną płynność przy najwyższych ustawieniach graficznych w Full HD, praktycznie we wszystkich obecnych grach. Dodatkowo grafika pomimo swojego wieku wciąż jest bardzo przyszłościowa i wciąż możemy bez trudu znaleźć egzemplarze z gwarancją, gdyż do dzisiaj bez problemu możemy kupować ją jako nową. Następny w naszym zestawieniu będzie RTX 3060 Ti 8GB. Grafika oczywiście jest jedną z najnowszych konstrukcji Nvidia, jednak trochę czasu od jej premiery już minęło i śmiało możemy szukać już egzemplarzy z drugiej ręki, które jeśli tylko ktoś nie pozbył się dowodu zakupu, na pewno będą miały gwarancję. Grafikę możemy kupić już za 2700 zł, co jest oczywiście bardzo wysoką ceną, gdyż sugerowana cena producenta za nową grafikę to 1899 zł. Jednak każdy wie, jakie są realia. RTX 3060 Ti nawet w cenie 2700 zł jest świetną grafiką, gdyż pozwala na ogrywanie praktycznie wszystkich gier w pełnych detalach, nawet w rozdzielczości WQHD. Grafika, jako że jest oparta na architekturze Ampere, powinna jeszcze przez długi czas być wspierana przez Nvidia i nie tracić dziwnie na wydajności w przyszłości. RTX 3080 10GB. Jej cena jednak wciąż przyprawia o zawrót głowy, gdyż nadal musimy zapłacić za nią około 4800 zł. Zachęcamy was jednak do mocnego targowania się i kupowania znacznie bliżej 4500 zł,
Nawet jeżeli będzie się to wiązało z tym, że ktoś po drugiej stronie odbierze was jako totalnego Janusza, który chce go okraść wręcz z jego dorobku życia, ale no tutaj w tym wypadku warto. Grafika, choć bardzo mocno przepłacona, pozwala wejść nam na kolejny poziom wydajności, gdyż jest po prostu jedną z najwydajniejszych na rynku i nawet biorąc wersję Ti czy RTX 3090 nie doznamy żadnego przeskoku wydajności, a jedynie zapłacimy za nie znacznie więcej, a czasem nawet dużo więcej. Oczywiście RTX 3080 pozwala nam już na ogrywanie gier w rozdzielczości 4K, jednak nie zawsze będziemy mogli sobie pozwolić na najwyższe detale i nieraz ratować będziemy się DLSS, który właśnie w wysokich rozdzielczościach działa najlepiej. Jako że sam użytkuję tą kartę, nie dam sobie złego słowa na nią powiedzieć, aczkolwiek no ja startowałem troszeczkę z innego pułapu cenowego i kupiłem ją znacznie taniej niż teraz można ją dostać. W każdym razie jest to rewelacyjna karta, jeśli chodzi o doznania i płynność. Naprawdę radzi sobie rewelacyjnie i aczkolwiek kiedyś mówiłem, że mimo wszystko jakość nowych RTX-ów mocno mnie tutaj rozczarowała, jeśli chodzi o wykonanie, ale to już są takie niuanse, które powiedzmy tutaj do mnie jakby bardziej trafiają jako takiego użytkownika, który na pierdoły, można powiedzieć, zwraca uwagę. W każdym razie głównym tutaj założeniem chciałbym w ramach podsumowania wam powiedzieć jest to, żeby mimo wszystko uważać tutaj przy zakupie używanych kart graficznych. Jest to taki temat dosyć śliski i często można się po prostu wyłożyć na ryj. Ja się tak kiedyś wyłożyłem po prostu przy GTX 970, którego kupiłem i padł po 3 miesiącach. W każdym razie należy bezwzględnie pilnować tego, że karta, jeżeli kupujemy od kogoś, ma ten dowód zakupu, bo jest to bardzo istotne. I nawet w momencie, kiedy ktoś wam powie, no bo tutaj możecie sobie tą gwarancję realizować u producenta, to jeżeli tak wam powie i macie konkretny model karty, czy też konkretnego producenta, to wtedy no mimo wszystko należy zweryfikować, czy będzie to faktycznie tak, jak was zapewnia sprzedający, czy aby nie przypadkiem się okaże, że w momencie, kiedy karta padnie, tak naprawdę zostaniecie z drogim sprzętem, który jest nie do odratowania. Więc mimo wszystko pilnujcie sobie tego, żeby miała ta karta pełen zestaw dokumentów potwierdzających jej zakup, tak żeby mieć tutaj święty spokój i oszczędzić sobie stresu w przypadku awarii, a niestety te się zdarzają i sam w swoim życiu kilka kart graficznych miałem takich, gdzie tak naprawdę uratowała mnie tylko i wyłącznie gwarancja, inaczej bym był po prostu mocno, ale to mocno w plecy. W każdym razie, no z naszej strony to niestety wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzu, czy waszym zdaniem warto kupować używane karty graficzne, czy lepiej jednak postawić tutaj na nową, pewną kartę, ale zapłacić swoje oczywiście. A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce konsol aktualnej generacji, poprzednim generacjom, czy też tak jak ten materiał poświęconych stricte tematyce PC-towej. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera, można na luzaku pogadać, link do kanału macie pod filmem. A my co? Jutro się widzimy w shortach. Pojutrze się widzimy w filmie, tak więc do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Do widzenia. Dzięki.